Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii przenosi nas do Betania. Był tam dom przyjaciół Jezusa. Dom, w którym mieszkali Marta, Maria i Łazarz. Jezus bardzo lubił zatrzymywać się w tym domu. Chętnie tam zaglądał, aby spędzić trochę czasu z bliskimi, których bardzo kochał. W tym domu od tych przyjaciół doświadczał wiele miłości i wsparcia. Ewangelista przypomina nam o pięknym i czułym geście Marii, która namaściła Pana olejkiem i swoimi włosami otarła mu nogi. Ale teraz w tym domu jest bardzo trudna sytuacja. Nie ma tam Jezusa. Panuje natomiast lęk i rozwija się poważna choroba, która ostatecznie doprowadzi do śmierci Łazarza. Wszyscy domownicy są przerażeni, czują się bezradni. Umiera ktoś bardzo kochany i nic nie można na to poradzić. Jak to możliwe? Dlaczego Bóg na to pozwala? Modlimy się, wzywamy Jezusa, a wydaje się, że Bóg jest obojętny na nasze błagania. Jakby nie słuchał, lekceważył nasze nieszczęście, jakby spał. W pierwszej chwili zachowanie i słowa Jezusa wydają się zupełnie niezrozumiałe. Ten, który miłował Martę i jej siostrę oraz Łazarza, tak słyszeliśmy, wcale się nie spieszy, aby przyjść i ratować umierającego przyjaciela. Zwleka aż 2 dni. A przecież przez cały ten czas jest oczekiwany w Betanii. Tam powinien przecież jak najszybciej się udać. Jednak nie robi tego, zwleka. Postawa i słowa Jezusa otwierają przed nami nową perspektywę. Bóg nie musi spełniać naszych oczekiwań. Wcale nie jest od tego. Zawsze mamy prawo mówić do Niego i dzielić się z Nim wszystkim. On na pewno nas słucha z uwagą i miłością, ale On także ma prawo odpowiedzieć inaczej, w inny sposób na nasze prośby. Bóg zawsze bierze na serio to, o co Go prosimy i zawsze odpowiada, choć czasami mówi nam nie, albo jeszcze nie teraz. Być może te 2 dni, które Jezus odkłada wyjście w kierunku domu przyjaciół w Betanii, w naszym życiu mogą oznaczać długi czas, trudny czas, który choć bolesny, może być nam bardzo potrzebny. Jeśli nie zabraknie nam wiary, to prędzej czy później zobaczymy, że wszystko w naszym życiu zmierzało i zmierza ku chwale Bożej. To znaczy dla naszego największego dobra. Przed tygodniem Jezus na pytanie, kto zgrzeszył, że człowiek urodził się niewidomy, on czy jego rodzice, odpowiada, to nie o to chodzi. To nie żadna kara za grzechy. Wszystko jest po coś i w swoim czasie okaże się po co. Jeśli przyjmiemy to z wiarą, wtedy będzie mógł objawić sprawy Boże. Wówczas objawi się Jego chwała i Jego miłość. Choroba Łazarza nie zmierzała do śmierci, choć śmiercią się skończyła. Jej sensem było objawienie się Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Można na wszystko patrzeć jedynie po ludzku i nawet sprowadzić Boga do naszych ludzkich wyobrażeń. Ma dawać zawsze to, o co Go prosimy. Karać tych, którzy grzeszą. Ma spełniać nasze oczekiwania i działać według ludzkiej logiki. Taki fałszywy obraz Boga może stać się bożkiem, który zasłoni nam prawdę o Bogu. Można być wtedy bardzo religijnym i praktykującym, odmawiać wiele modlitw, pościć i przejmować się treściami różnych prywatnych objawień, ale zupełnie rozminąć się z Bogiem, Ojcem Jezusa Chrystusa. W czasie pandemii, która trwa i której skutków doświadczamy, ważne, aby wierzyć w prawdziwego Boga, tego, którego objawia nam Jezus, jedyny, który wie, jaki jest Bóg, Jego Ojciec. Jezus robi i mówi wszystko po to, aby nas do Ojca przyprowadzić. Wzruszające są te dzisiejsze słowa Jezusa, które wybrzmiały pod koniec Ewangelii. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Jezus wie,
że Ojciec zawsze jest z nim i zawsze go słucha. Także wtedy, kiedy będzie mówił: Abba, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Również wtedy, kiedy z krzyża będzie wołał: Boże mój, czemuś mnie opuści? Po co to wszystko? Dlaczego ta epidemia? Dlaczego tyle ludzi przeżywa lęk? Dlaczego tylu umarło i wciąż umiera? Dlaczego nie widać, kiedy to się skończy? Nie ma mszy świętych w kościele. Nie można się normalnie wyspowiadać. W czasie Triduum Paschalnego kościoły będą puste i tym, którzy będą sprawować wówczas liturgię, i tym, którzy będą ją oglądać w telewizji czy w internecie, będzie pękało serce, poleją się ze smutku. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam jedyną możliwą odpowiedź na to, dlaczego wszystko, naprawdę wszystko, i to, co dobre, i to, co złe, zmierza ku chwale Bożej. Nie wiemy, kiedy będzie dobrze. Pocieszamy się, że już może niebawem, może po świętach. Ale nie wiemy. Nie mamy żadnej pewności. Ale jedno wiemy, że jeśli nie zabraknie nam wiary, jeśli pomimo wszystkich naszych ludzkich ograniczeń nie przestaniemy ufać Ojcu, prosić Ojca, to razem z Jezusem przejdziemy przez to doświadczenie do życia. Łazarz długo leżał już w grobie. Wszyscy stracili nadzieję. Pan już cuchnie. Leży już bowiem od 4 dni w grobie. Nikt się już nie łudził, że może być jakieś inne zakończenie niż to, którego symbolem pozostało zamknięty grób, a w nim martwe ciało przyjaciela Jezusa. Ale dzisiejsza Ewangelia jest dobrą nowiną o życiu, które jest mocniejsze od śmierci. O Słowie Jezusa, które jest w stanie ożywić to, co umarło. To Słowo ma moc, której nic się nie oprze. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. To wyjście Łazarza jest zapowiedzią tego najważniejszego przejścia, wyjścia, którego niebawem dokona Jezus. To dzisiejsze wskrzeszenie Łazarza jest możliwe dlatego, że Jezus przejdzie swoją paschę, przyjmie śmierć, która doprowadzi go do zmartwychwstania. Chrystus powstał z grobu. Żadna śmierć, żaden grób, żadne nieszczęście, choroba, pandemia nie są ostateczne. Obietnica z księgi proroka Ezechiela, którą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, dla każdego, kto wierzy, jest pewna. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu. Nie wiemy, w jaki sposób. Nie wiemy, kiedy. Nie wiemy, co jeszcze musimy przeżyć, zanim On wyprowadzi nas z grobu lęku, przed zarażeniem, z grobu samotności, niepewności, z grobu braku poczucia bezpieczeństwa. Tego wszystkiego nie wiemy. I mamy prawo, jak Jezus dzisiaj w Ewangelii, płakać z bezsilności i smutku. I mamy prawo, jak Marta i Maria, z żalem powtarzać: gdybyś tu był, mój brat, tyle naszych braci i sióstr w różnych zakątkach świata by nie umarło. Ale przecież umarli. Codziennie przerażają nas informacje o kolejnych śmiertelnych ofiarach koronawirusa. To wszystko, to oczywiste, że martwimy się o naszych bliskich, zwłaszcza starszych, naszych rodziców, dziadkach, przyjaciołach. Boimy się o nich. Wszystkie nasze ludzkie uczucia przeżywał także Jezus. Bóg stał się człowiekiem i nic, co ludzkie, nie było i nie jest mu obce. Tym, co wyprowadza nas z grobu, jest jedynie nasza ufna wiara. Łazarz umarł, abyście uwierzyli. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Wierzysz w to? Tak, Panie, ja mocno wierzę. Z pokorą powtarzamy dzisiaj za Martą: tak, Panie, ja mocno wierzę. Chcę wierzyć. Próbuję wierzyć. Nawet jeśli nie potrafię, to powtarzam: zadać memu niedowiarstwu.
bo tylko wiara może nas ocalić. Nie pobożność, ale ufna wiara. Nawet jeśli nie można iść na mszę świętą, nawet jeśli nie można skorzystać z sakramentu pokuty czy sakramentu namaszczenia chorych, zostaje przecież Słowo Boże, które budzi i umacnia wiarę. Kiedy nie można iść do kościoła, by przyjąć sakramenty, stajemy przed niepowtarzalną szansą odkrycia mocy i życiodajnej siły Słowa Bożego. Słowa Jezusa, które On do nas kieruje. Słowa, które tak jak Łazarza może i nas wyprowadzić z każdego grobu. Słowa Boże docierają do każdego z nas w jedyny i niepowtarzalny sposób. Ale ten szczególny czas daje też okazję do słuchania i dzielenia się Słowem w gronie rodzinnym, w swoim domu. Właśnie teraz, kiedy tam właśnie, w domu, mamy siedzieć, nasze domy, mieszkania mają stać się szczególnym doświadczeniem Betanii. Miejscem, do którego Jezus chętnie przyjdzie, aby z nami być. Przyjdzie do swoich przyjaciół, do nas. On bardzo pragnie tego spotkania. Jest gotowy stać się gościem w naszym domu. Kiedy my nie możemy iść do Jego domu, do kościoła, do wspólnoty zgromadzonej na liturgii, to On chętnie przyjdzie do nas. Jeśli Go z wiarą przyjmujemy, spotkamy się z Nim właśnie tam, gdzie toczy się nasza codzienność. I to, co wydaje się tylko nieszczęściem i stratą, stanie się doświadczeniem objawienia chwały Bożej.